Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku ze Star Stable Online i o Boże, muszę się wam do czegoś przyznać, popełniłam największy błąd w życiu, po prostu na SSO i muszę wam go dzisiaj przedstawić i wam się wyżalić po prostu z niego, co ja zrobiłam najlepszego, a właściwie najgorszego na SSO. Zanim jednak zaczniemy, no to chciałabym was zaprosić na to losowanie na 100 star końców, a jedyne warunki, które trzeba spełnić, aby wygrać te 100 star końców, to napisać komentarz wraz z twoim nickiem ze Star Stable Online, serwer, na którym się znajdujesz, oraz podać swój nick oraz hashtag z Discorda, abym mogła jakoś się z tobą porozumieć w momencie, kiedy wygrasz. No i oczywiście polajkować ten film oraz zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem. Tak więc możemy już zacząć, nawet nie wiem, jak wam to powiedzieć. Popełniłam największy błąd w życiu. Star Stable. Nie przygotowałam sobie żadnego scenariusza, tak więc ten odcinek jest mega na spontanie. No ale dobra, o co chodzi, bo już tak wydłużam i wydłużam. Wejdźmy do mojej stajni po prostu. Tak, mam stajnię tutaj na ranczu Starshine, no więc sobie wejdźmy do niej. I o Boże, ja po prostu jestem tragiczna. Możecie napisać w komentarzu, nie wiem, hashtag bazukę tragiczna. No, okej. Okay. No na razie szoku nie ma, nie? Jakby nic się nie stało. Nie sprzedałam koni, od razu mówię. Nikt mi nie sprzedał koni, tak więc nie o to chodzi. No ale podjedźmy sobie tutaj do ostatniego boksu. Lady Snap. Możecie kojarzyć tego konia z odcinka, kiedy kupuję losowe konie na SSO. Koń ten ma już 4 level, ponieważ moja klubowiczka pomogła mi go wytrenować. W ogóle jakbyście chcieli dołączyć do mojego klubu na SSO, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. No ale dobra. Na odcinku tamtym, jak go nie widzieliście, to możecie obejrzeć, teraz w karcie się wyświetla. Mówiłam, że będę kupować konie, których maści nie mam. No i generalnie te rasy, na przykład, które już kupiłam, kompletnie odrzuciłam. Jeżeli zebrałam wszystkie maści z danej rasy, to ich po prostu nie wpisywałam na to kółko, gdzie losowałam te konie. Ja miałam zapisane, że go mam, ale nie wiem, co mi się stało. Ale w momencie, kiedy tego fryza kupowałam, to ja myślałam, że go nie mam. No weźmy tutaj, weźmy sobie na przykład po rasie. Słuchajcie, to jest jedyny fryz, którego ja posiadam. Oczywiście nowy, tak? To jest odnowiony fryz. I ja naprawdę byłam przekonana, że ten fryz, którego ja mam, to on jest z czarną grzywą, z czarnym połyskiem tej grzywy, a on jest taki sam. Jakbym zdjęła sprzęt temu fryzowi, to one nie różniłyby się niczym. Patrzcie, one nawet teraz w tym samym momencie robią dosłownie to samo. No może już nie, teraz już nie. Nie wiem nawet, co mam powiedzieć. Jestem tak wściekła, bo rozumiecie, gdyby to był, nie wiem, no jakiś kucyk, o taki kucyk, który kosztuje 350 starcoins, no nie? Ale fryz kosztuje prawie 1000 starcoins, a 1000 starcoins kosztuje około 37 zł. I to jest film, który jakby udowadnia to, że można kupić dwa razy tego samego konia bez problemu i bez żadnego komunikatu, że ma się już takiego konia. Okej, okay, ja nigdy nie kupowałam po prostu do takich samych koni, dlatego nie wiedziałam, jak to wygląda, ale myślałam, że w momencie, kiedy kupuje się konia i na przykład już się go ma, to w momencie, kiedy klika się ten przycisk kup, to tam się na przykład wyświetli, że no nie wiem, że ten koń znajduje się już obecnie w twojej stajni lub coś takiego, no nie? A tu się okazuje, że coś takiego się nie wyświetla. Dobra, żeby zobrazować wam to, jak bardzo jestem po prostu zrozpaczona w tym momencie, to ja pojadę na farmę Steve'a i pokażę wam po prostu, ile ten fryz kosztuje. Wiecie, no ja jakby dokupuję starcoinsy dosyć regularnie, gdy już nie mam jakiego konia trenować, no to wtedy sobie dokupię te starcoinsy, no nie? Więc no 1000 starcoinsów to jest prawie 37 zł, a posłuchajcie, no to nie jest wcale tak mało, no bo to jest jeden koń tylko. Okej, okay, jesteśmy już na farmie Steve'a, ja generalnie tutaj musiałam się tepnąć, ja kupiłam tego fryza. On jest dosłownie taki sam, identyczny i ja dwa razy kupiłam go, no nie wiem, co mną kierowało, ale dobra, no weźmy na przykład na tego fryza, one kosztują wszystkie tyle samo, no ale czyli tylko 10 starcoins brakuje, żeby 1000 starcoins on kosztował. No i wiecie, jakby ja mam Star Ridera na zawsze, czyli właściwie ktoś może powiedzieć, no to bazuką, no to po prostu poczekasz sobie, bo przecież co tydzień w sobotę dostajesz 100 starcoins i będziesz mogła kupić nowego, no nie? Wiecie, ile to jest? Ja sobie przeliczyłam i to wychodzi, że to jest 2,5 miesiąca, no bo jakby miesiąc 4 tygodnie, czyli w miesiąc dostajesz 400 star coins, więc w 2,5 miesiąca bym musiała zbierać na kolejnego, a ja po prostu
nie mogę czekać tyle, no bo jakby ja skończę trenować jednego konia, od razu zaczynam się za drugiego, żeby móc w ogóle nagrywać wam tą serię w stajni, no nie? Napiszę do moderacji, taki jest mój plan aktualnie, że napiszę do moderacji po prostu o to, czy na przykład mogliby, no nie wiem, mi cofnąć tego konia i oczywiście, no nie wiem, albo oddać star końcy, albo podmienić mi te maści i ja wiem, że to jest jakby z mojej przyczyny, bo ja... Więc właściwie moderacja wcale nie musi mi w tym momencie pomagać, no bo jednak to nikt mi się nie włamał ani nic, tylko z mojej przyczyny, jakby z mojej własnej głupoty sobie zakupiłam tego fryza. Tak więc powinnam ponieść konsekwencje tego. Warto spróbować, a nie siedzieć z założonymi rękami, także no, powiem tak, napiszę do nich. Niestety jest teraz sobota i na dodatek święto, także mogą mi teraz akurat nie odpisać. Nagram tutaj wam jeszcze taki urywek za kilka dni, bądź też, nie wiem, za kilka tygodni, nie wiem kiedy mi odpiszą. No i po prostu powiem wam, co dalej i co się wydarzyło i czy w ogóle się coś wydarzyło. No i oczywiście pokażę wam tego maila, którego mi napisali. Tak więc, no widzimy się za chwilę, a w moim wypadku, no to za kilka tygodni, czy tam za kilka dni. Hej, to ja. Witam po prawie miesiącu. Znaczy, wy to widzicie jako jeden odcinek, okej? Okay? Ale ja jakby witam się z wami po miesiącu, także dla mnie to jest trochę coś nowego. Dostałam odpowiedź od moderacji i no myślę, że nikogo nie zdziwię, jeżeli oczywiście odpowiedź była negatywna, czyli że po prostu konia mi nie usuną. Niestety, no rozmowy nie mogę wam przedstawić, choćbym chciała. Tak, ja wiem, że z moderacją MSP przedstawiam, jednakże ze SSO to jest troszeczkę inaczej i obowiązuje mnie, no, tajemnica korespondencji. Ja sobie ostatnio przeczytałam trochę na ten temat. Mogę wam jednak powiedzieć, że no niestety nie zgodzili się na usunięcie konia i podobno, przynajmniej tak pisze grupa na Facebooku, i podobno moderacja zgadza się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy konie są zakupione tylko tego samego dnia. No a ja jednak jednego fryza kupiłam rok temu, a drugiego, no jakby no miesiąc temu, ale u was no to jakby dziś. No więc co z tym postanowiłam zrobić? No bo kurde, mam konia, na którego wydałam prawie 1000 star końców. Tak więc mam tego konia, a właściwie za bardzo, no on mi nie posłuży, tak? No bo mam takiego samego. Bo przecież ja mam tą serię w stajni, gdzie właśnie przedstawiam wam wszystkie maści danej rasy. Czyli na przykład, no nie wiem, siedzę teraz na koniu Konemara, no to przedstawiam wam wszystkie maści, jakie są Konemara, bo ja kupuję wszystkie maści danej rasy. No to co ja mam zrobić z takim fryzem, jeżeli kurczę mam dwie maści takiego samego konia? No kurde, to jest duplikat po prostu i tyle. Napisałam na Instagramie, zapraszam was oczywiście, Instagram Bazuczek, napisałam, nagrywam teraz odcinek, mam duplikat konia, usunąć jednego z koni czy nie? No i tam były odpowiedzi tak lub nie i na tak było 64%, a na nie 36%, także przeważa dosyć znacząco odpowiedź tak, czyli mam tego konia po prostu sprzedać, no bo usunąć właśnie da się danego konia tylko i wyłącznie przez sprzedanie, a przynajmniej innego powodu, przynajmniej innego sposobu nie znam, więc przyszedł ten czas. Przynajmniej wy tak zadecydowaliście. Jak większość głosów była na to, żeby go sprzedać, cóż, czego się nie robi, tak zadecydowaliście, no to ja nie będę tego podważać. Sprzedajemy! Twój koń został sprzedany do cudownej stajni. Twój koń powinien być bardzo szczęśliwym. No, mój akurat tutaj nie był ruszany prawie w ogóle w tym boksie. Także mam nadzieję, że faktycznie będzie szczęśliwszy niż był tutaj, bo ja go tutaj nie potrzebowałam. Cóż, koń sprzedany, czyli właściwie problem z głowy. No bo sprzedaliśmy go, no i co? I co dalej? No, no nic, no bo już go nie ma. No to co ja będę wam gadać na ten temat? Zrobiłam, mam cały odcinek na temat tego, że kupiłam jakiegoś durnego konia za 36 zł. Tak, boli mnie to, że kupiłam za 36 zł konia. W każdym razie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać w komentarzu hashtag, nie wiem co napisać, hashtag zbędny koń, możecie bez polskich znaków pisać z polskimi znakami, obojętnie, napiszecie hashtag zbędny koń, to przypnę wam serduszko. W każdym razie ja już wam dziękuję za oglądanie, niestety takim smutnym trochę akcentem, no bo kurde, straciłam koniucha, ale trudno, no jakby... Więc oczywiście zapraszam was na Discorda, którego znajdziecie w opisie. Tam bardzo dobrze się bawimy, możecie oczywiście ze mną pogadać, pograć nawet w Star Stable. No a jakbyście chcieli jeszcze bardziej mnie poznać i w ogóle się zaangażować, to zapraszam do mojego klubu. Nie wiem, czy wam o nim wspominałam, raczej tak. Nazywa się Banda Graczy, mamy już tam prawie 70 członków w momencie, kiedy to nagrywam, bo mamy już jakby dwa kluby. No ale pewnie za chwilę będzie już trochę więcej, także spieszcie się, bo już niedługo rekrutację zamykamy, więc warto wziąć jednak w niej udział, żeby zobaczyć, czy się dostaniecie do mojego klubu, czy też nie. Ale oczywiście trzymam za was kciuki. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pa pa!
Tym razem na Konemarze, na fryzie nie będę już jeździć.